W szpitalu przyszedł odwiedzić mnie mój sąsiad kotek, ale odkryłam jego niecne zamiary. Przed chwilą siedział przed moją rudbekią, o tą właśnie, która nad jego głową, i polował na rusałkę pawika, ale ona była na szczęście szybsza. Tak fajnie się zaczaił i w pierwszej chwili myślałam, że on patrzy na ptaka na gałęzi. Okazuje się, że właśnie na tej rudbeki siedział sobie motyl, spijał miody i niewiele brakowało, żeby to było jego ostatnie spijanie. Na szczęście pofrunął. Kotka siedzi, spogląda do góry i czeka, kiedy znów się pojawi coś białkowego do schrupania. No tak to jest w przyrodzie. Jedno zjada drugie. Bardzo ja tego nie lubię, no ale cóż. Położysz się tak i poczekasz. No dobrze.